Dzień dobry, witam was serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Ostatnio odbyło się bardzo ważne wydarzenie. Znana polska piosenkarka pani Doda wzięła ślub. Troszkę spóźnione, ale jednak zdrowie państwa młodych, a dziś zajmiemy się właśnie teledyskiem nagranym w trakcie tego ślubu do piosenki pod tytułem Miłość na etat. Dlaczego wszystkie światła w tym pomieszczeniu są włączone? Jest dzień, to jest marnowanie prądu. Nie bój się. Pani Doda każe się nie bać, ale jednocześnie patrzy na nas wzrokiem reptyliańskiego cyborga zabójcy. Całe moje życie to sztorm. Oswój go. Oswoić sztorm? Sztorm to można okiełznać. A oswoić to można jakieś zwierzę, nie wiem, jakieś może wewnętrzne zwierzę pani Dody, aligatora czy coś. Tyczy się to ciebie też. O, a mnie? Ciebie też. O, to miłe. A mojego sąsiada? Też. Nie dam ci jednorazowo. No ale dni są jakby z definicji jednorazowe. Jak dzień minie, to się już więcej nie powtórzy. To nie jest dzień świstaka. Nie szukaj stażu. Doradztwo zawodowe. Etat jest na całe życie, więc kochaj od razu. No chyba, że jesteś Radkiem Majdanem, to wtedy tylko na 2 lata. Brak punktów w CV to z reguły jest jednak wada, a nie zaleta. Teraz wiem, dlaczego nie mogło wcześniej udać się. Przepraszam, naprawdę, pani Dodu, przepraszam, bo ja wiem, że to jest ważny dzień dla pani, ale ten tekst jest na poziomie piosenki z jasełek szkolnych w podstawówce. Jezu, czy pani się źle czuje? Trzeba wezwać pogotowie? Jezu, co się dzieje? Czy to jest Malik Montana? Uciekniemy za horyzont. My work here is done. Wow, Jeff Bridges był na tym ślubie? Boże, śluby są takie nudne. O, kadrowanie jego Włodka Markowicza. Ja teraz w sumie nie mówię tak, żeby brzmieć ładnie. Bo w sumie mam to w dupie tak naprawdę. Pobrudzi sobie pani tę sukienkę od trawy, a ładna jest biała. Sprzedać można. Mistrz drugiego planu. Zdrowie państwa młodych. O, dokładnie tak ja wyglądam na weselach. Doda, uspokój się. Nie jesteś piłeczką golfową. I tyle ode mnie na dziś. Jeszcze raz szczere gratulacje dla państwa młodych i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.